Najnowsza powieść Jarosława Grzędowicza, czwarty tom cyklu Pan Lodowego Ogrodu, ukazała się 3 lata temu. Miłośnicy prozy, trzykrotnego laureata Nagrody Zajdla, od 2 lat molestują go o nowe utwory. Podczas ubiegłorocznego Pyrkonu Grzędowicz poinformował wreszcie, że pracuje nad nową powieścią o tematyce sensacyjno-militarnej. Podczas spotkania z cyklu Fantastyczny Wrzesień, które odbyło się 14 września w warszawskim Empiku Złote Tarasy, autor Popiołu i Kurzu nie miał lepszych wieści dla swoich czytelników. Wciąż pracuje nad nową książką. Powiedział jednak o niej coś więcej. Na pewno nie umieści fabuły na innej planecie. Ta powieść będzie się rozgrywała w naszym świecie, bo za kilkadziesiąt lat. Z tym, że nie będzie to futurystyka. To jest wizja tego, co może się w naszym świecie, w naszym otoczeniu wydarzyć, a nie zapowiedź albo proroctwo. To jest hipoteza, że być może pewne procesy się potoczą w taką stronę, jaką pokażę w powieści. I na tym tle będzie się odbywała akcja sensacyjna dotycząca... No, nie chciałbym za dużo zdradzać, ale no, dotycząca też problemów, których my jeszcze bezpośrednio nie znamy, chociaż już się rodzą w naszym świecie. A o jakich procesach pan myślał, mówiąc, że chce je pokazać w swojej powieści? No, częściowo o sytuacji politycznej, częściowo o sytuacji gospodarczej, o świecie, który no, boryka się z różnymi problemami, takimi, jakie już zaczynamy mieć, związanymi, to tam są na przykład wymuszane pewne procesy gospodarcze czy ekonomiczne w imię ratowania klimatu, tak, co niektórych ludzi stawia w trudnej sytuacji i powoduje różne konflikty, których my jeszcze nie znamy. Tak? Jeżeli mamy paliwo, to z niego korzystamy, a tamci muszą to robić ukradkiem albo nielegalnie. Ponieważ im nie wolno korzystać na przykład. Taki przykład, tylko tam jest wiele takich zdarzeń. Z tym, że jest to tło dla fabuły zupełnie awanturniczej i sensacyjnej. Na kiedy planuje pan premierę? Nie mogę zaplanować premiery, bo to zależy i od wydawnictwa, i od tego, w jakim tempie będzie się toczyła praca. My tutaj mówimy o książce, która w tej chwili jest na ekranie komputera i skończy się, kiedy się skończy. Ja tego nie jestem w stanie precyzyjnie przewidzieć i w związku z tym zapowiadać jakichkolwiek terminów. Mam nadzieję skończyć ją możliwie szybko, na przestrzeni kilku miesięcy, ale jak się zdarzy, to zobaczymy.